z tej strony. Słuchajcie, witam Was w pierwszym sierpniowym vlogu. Dawno nie było czegoś takiego, żebym nagrywał coś i nie ja jestem na żywo. Koniec lenistwa. Przynajmniej mam takie wrażenie. Musiałem się zderzyć z rzeczywistością. Zacząłem. Powrót mój zacząłem od studiowania tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach z takich ważniejszych rzeczy. I, kurde, musiałem, słuchajcie, zwiesić nas na kwintę po chwili czytania tego, co się na świecie dzieje. Kiedy skończy się COVID-19? Kiedy skończy się pandemia? To pytanie popularne pytanie od początku trwania całej tej trwogi i zawieruchy jest pytaniem zasadniczym, ale odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Nigdy. W ten czy inny sposób nigdy. Może się to inaczej nazywać, ale w końcu udało się wypracować takie zachowania wśród obywateli, obywateli wielu państw na świecie i takie zachowania wśród rządzących, że szkodowo było nie pociągnąć tego tematu do oporu, tym bardziej, że z tego są po prostu pieniądze. Ci, którzy oglądają mój kanał, wiedzą o tym, że Uważam, zresztą to chyba każdy tak wie o tym, tylko boi się do tego przyznać. Pieniądze rządzą światem. Wyłącznie pieniądze i pieniądze, chęć posiadania ich jak największej ilości hmm, są motorem napędowym wszelkich nieszczęść na świecie. Wojen, śmierci, tragedii, pandemii i innych tego typu rzeczy. Taka jest niestety smutna prawda. Kluczowym koncernem, który z troską pochylił się nad bezpieczeństwem obywateli kuli ziemskiej, jest koncern Pfizer. Pfizer BioNTech tak się powinno mówić, pełną nazwę. Koncern Pfizer pochylił się nad nami i światłe umysły naukowcy tegoż koncernu. Wiście, w iście stachanowskim tempie opracowały szczepionkę, która generalnie rozwiązuje sprawę. Kiedy będzie szczepionka, odetchniecie z ulgą, trzeba ją będzie wziąć. Prawdopodobnie w dwóch dawkach. Potem się zaczęły pojawiać głosy, że jednak niekoniecznie. W trzech, może w czterech, w pięciu. W tej chwili wygląda na to, że tą szczepionkę trzeba by było brać corocznie. Albo co pół roku. Oczywiście jak najczęściej to najlepiej dla udziałowców tegoż koncernu. Pfizer, słuchajcie, to jest amerykańska firma. Proszę mi nie przerywać. To jest amerykańska firma, która na tej, generalnie, no słuchajcie, no, to oni oczywiście również cierpią. Żyją też w tej pandemii. No, ale zarabiają na tym straszliwe, straszliwe, absurdalne pieniądze. Parę dni temu Wall Street Journal poinformował, że sprzedaż szczepionki przeciw koronawirusowi, a także innych leków, które w tej chwili no, to jest margines tych zarobków, sprzedaż ta sprawiła, że dochody Pfizera za drugi kwartał 2021 roku dwukrotnie przewyższyły przewidywania analityków. Sama szczepionka, sama szczepionka na koronawirusa przyniosła Pfizerowi 7 miliardów 840 milionów dolarów. I to jest połowa tych pieniędzy, co ta firma zarobiła. Dlatego, że firma Pfizer nazywa się Pfizer BioNTech i dzieli się 50-50 po połowie ze swoją siostrzaną spółką BioNTech, czyli BioNTech dostał również 7 miliardów 840 milionów dolarów. A firma BioNTech to jest spółka, firma niemiecka. Jakby człowiek przestaje się dziwić, że Pfizer... Jest głównym dostarczycielem szczepionek dla Unii Europejskiej. Na przykład, mimo że zarabia na tych szczepionkach, i to dość konkretnie, szczepionka Pfizera sprzedawana jest u nich, chyba czy te dwie szczepionki, nieważne, w każdym razie pakiet szczepionkowy, sztuka jest sprzedawana za 30 dolarów. 34 dolary kosztuje to w USA. 30 dolarów. No, mówicie nie tak dużo, no, ale można było zapłacić za jedną szczepionkę 4 dolary. Tyle proponowały firmy AstraZeneca i Johnson Johnson, wychodząc z założenia, że będą produkować szczepionki, będą sprzedawać szczepionki po kosztach produkcji. Takie były propozycje AstraZeneca i Johnson Johnson. Unia Europejska wyczuła, że coś jest nie tak. No, takie tanie rzeczy to muszą być słabe. No to zapłacili. Pfizerowi i niemieckiemu Biontechowi. 30 dolarów więcej za sztukasa. No przecież, no słuchajcie, no jak już jest tragedia i lockdowny, no to niech chociaż jakaś firma zarobi. No. Chyba na tej zasadzie tak to wyglądało. I zaraz sobie pomyślicie, no dobrze, no ale przecież może rzeczywiście oni robią lepsze szczepionki, i przecież te, te, te dawki i to wszystko i to musi zajebiście działać, muszą być pewni tego, że zrobili to dobrze, dlatego warto im zapłacić. Um, nie będę wnikał w skuteczność, nie będę wnikał w e, która szczepionka jest słabsza, która lepsza, która działa na jakiś szczep, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że słuchajcie, no oni muszą zarobić pieniądze, tak że będą pchali maksymalne ilości szczepionek i to tym, którzy są gotowi za nie zapłacić. Pfizer jest krytykowany przez wiele krajów, które mają swoje przedstawicielstwa przy ONZ-cie, że sprzedają dawki kolejne swoich szczepionek krajom najbogatszym, na których mogą zarobić kasę, podczas gdy kraje trzeciego świata. Praktycznie nie mają w ogóle szczepionek do dyspozycji. Szladowej ilości ludzi są zaszczepione. Może to jest ich szczęście, bo nie muszą się zadłużać i wydawać pierdeliardów dolarów na szczepionki Pfizera. Pfizer zarabia kasę i będzie tą kasę chciał zarabiać, dokąd tylko to będzie możliwe. I nie oszukujmy się. Na rękę Pfizerowi jest to, że kolejne szczepy powstają, no bo trzeba opracowywać kolejne szczepionki, trzeba zwiększać ilość dawkowanych szczepionek. Na rękę im jest to, że politycy tak chętnie zaaprobowali pomysł lockdownów. Na rękę im jest to, że dlaczego do rękę jest Pfizerowi? No bo lockdowny łączą się z tym, że obywatele nie chcą być pod lockdownami i chętniej mogą się chcieć szczepić. Poza tym Pfizerowi i BioNTechowi, czyli Amerykanom i Niemcom, zależy na tym, z tych firm, zależy na tym, żeby następowała segregacja ludzi na tych bezpiecznych, jak teraz się w Polskim Ministerstwie Zdrowia mówi, i niebezpiecznych epidemiologicznie. dlatego że to również wymusza pewne działania rządów, Pewne działania przedsiębiorców, do tego, że dążące ku temu, by ludzie zmuszeni byli pod presją się zastrzepić. Źle patrzyłem na to wszystko. Mówiłem, że największym zagrożeniem jest tutaj utrata naszej wolności, że największym zagrożeniem jest to, że władza nie potrafi wziąć na siebie odpowiedzialności, nie potrafi podjąć jakichś racjonalnych decyzji. Byłem wkurzony na to, że mm, nasze wolności w imię walki z pandemią są zabierane. No i byłem frajerem. Wiedziałem o tym, ale jakby nie doszło to do mnie, że przecież z tym się nie wygra. To są zbyt duże pieniądze. Zbyt duże pieniądze i. Nie oszukujmy się, te wszystkie gadające głowy lekarskie eksperci w telewizorze, którzy mówią, nie robią tego for free, za darmo. Te firmy muszą zarobić. Konkretnie mówię o Pfizerze i BioNTechu. Pfizer zarabia przede wszystkim w Stanach, no i w Europie również. I BioNTech też z tego ma, że tak powiem, cacy pieniążki. Być może stąd zbliżenie również Bidena w tej chwili do Angeli Merkel i, że tak powiem, przytulanie się do niej a propos Nord Streamu. Mają wspólne interesy. Dla nich pandemia to jest nawet coś lepszego niż wojna. Przecież politycy też czerpią pełnymi garściami z tej sytuacji. również jeżeli mówimy o finansach. Pfizer jest znany z tego, że wielokrotnie był przyłapywany na płacenie łapówek. Politykom w różnych sprawach. Wielokrotnie musiał płacić odszkodowania za to. Dla nich stryknąć paręnaście milionów, milionów odszkodowania to nie jest żaden problem. I nie wierzę, że to wszystko, cała ta histeria i całe to dążenie do zastrzepienia 100% populacji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych to jest przypadek. To jest kasa. Lepiej im zarabiać na pandemii niż na wojnie. No, wojna jest bardziej kontrowersyjna. Ludzie też się boją wojny, tak jak pandemii, ale. Mm, wojna, to wiecie, no, można przegrać i dostać w pierdziel, skończyć przed jakimś trybunałem za zbrodnie wojenne i tak dalej. A tutaj politycy mogą tylko zostać wygwizdani albo nie wybrani w kolejnych wyborach, a wtedy już będą zarobieni. Mm, Ewentualnie mogą zostać zbawcami, tymi, którzy wpisali się w podręczniki historii, jako ci, którzy podjęli trudne decyzje i uratowali istnień ludzkich miliardy. To są pieniądze. Prawie 2 miliardy szczepionek na COVID-19 ma trafić do Unii Europejskiej od przyszłego roku do 2023 roku jak pisze mm, money.pl serwis zabezpieczy to potrzeby Unii Europejskiej na kolejne lata. I ochroni obywateli przed kolejnymi falami zachorowań. Mają kurna mać tam jakiegoś Nostradamusa. Władze w Brukseli, żeby kupić te szczepionki oczywiście potrzebują poparcia. Zgody państw członkowskich. Ale myślicie, że będzie trudna zgoda? Biontech to niemiecka firma. Rozszerzacie a propos zagrożeń o których się czasami wspomina, zagrożeń związanych z przyjmowaniem nieprzebadanych do końca szczepionek, będzie jeszcze zabawniej, bo Komisja Europejska, obawiając się kolejnych mutacji koronawirusa, uprościła procedury dopuszczania nowych wariantów szczepionek. Dzięki mniejszemu zestawowi wymaganych danych. Jak piszą przedstawiciele Komisji Europejskiej, proces dopuszczania preparatów do odbrotu przez Europejską Agencję Leków będzie zdecydowanie szybszy. Jeżeli chodzi o pieniądze, to ludzie się zabijają dla pieniędzy, i myślę, że tutaj może być podobnie. Przesłoniły im te zarobki zdrowy rozsądek i uczciwość, po prostu zwykłą ludzką. Także słuchajcie. Pandemia się nigdy nie skończy, może się zmienić nazwa. Jeżeli COVID się skończy, ogłoszą zwycięstwo za rok, dwa. Przyjdzie z Chin, czy tam z innych Indii kolejna pandemia. Jeszcze bardziej zgryźliwa, zabójcza ze swoimi kolejnymi wariantami. Pfizer znowu wygra przetarg na dostarczanie szczepionek, i tak to się będzie kręcić. A potem trzeba będzie sprokurować jakąś wojnę, gdzieś taką. Krajach trzeciego świata, żeby też mogły dorobić sobie koncerny zbrojeniowe, no bo przecież no, nie może tak być, że tylko lekarze zarabiają i firmy farmaceutyczne. Siewcy śmierci również muszą uszczknąć troszeczkę z tego torciku. No i będą kolejne powody do ograniczenia praw obywatelskich podstawy do ograniczenia praw obywatelskich, bo wiecie, ciężkie czasy wojna, pandemia morda w kubeł, zamknąć się, nie wychodźcie z domu. Bardzo jestem ciekaw, kiedy w końcu ludzie będą mieli dość. Bardzo jestem ciekaw, kiedy w końcu ludzie, obywatele taki, tacy jak ja czy wy, zaczną traktować to nie jako hmm, ponury żart, tylko naprawdę się wkurwią, no. No kto powiedział, że czas rewolucji i powstań się skończył? Historia nadal się tworzy. Kiedyś będą pisać o niej w podręcznikach. Trzymajcie się, na razie. Cześć, a i roze rozejrzyjcie się, czy nie ma gdzieś jakiejś bastyli do zburzenia.